Siemano, witam was w kolejnym odcinku z tajemnic ciekawostek ze Skyrima. Naszą pierwszą dzisiejszą ciekawostkę znajdziemy dokładnie tutaj. Znajduje się ona niedaleko Startal oraz Alfdant. Jest to taki oto zamarznięty mamut. Są w niego pobijane jakieś pale, to chyba są jakieś harpuny czy coś, wydaje się, że krasnoludzkie po zdobieniach, oraz zwyczajne krasnoludzkie strzały. Strzelam, że zapewne został upolowany w zamieszku czasach jeszcze przez krasnoludy. I dlatego właśnie jest teraz tak głęboko zamarznięty w tym oto lodowcu. Żeby wam dokładnie pokazać, gdzie on jest. Tam oto widzimy Startal. A tutaj on już jest. Wystarczy, że pójdziemy sobie tak jakby tą oto doliną i już właściwie będziemy. Przy okazji jest tutaj też posąg Talosa. Kolejna ciekawostka jest naprawdę bardzo fajna i bardzo mało znana. Czy byliście kiedykolwiek w więzieniu w Zimowej Twierdzy? Jeżeli nie, to zapewne zaciekawi was, co tam znajdziecie. Wybieram teraz opcję więzienia. Miłego pobytu w chłodni. No i właśnie, w chłodni. Jak widzimy, jest to po prostu wielka lodowa jaskinia, której strzegą Atronachy. Spróbuję się może stąd wydostać. Nie wiem dlaczego, ale mi nie zabrali ekwipunku. Może dlatego, że jestem tanem. Najwyraźniej jeden strażnik to za mało, bo obsadzili jeszcze trzech na zewnątrz. Wiem jakby, ale ja już bym wolał jednak zapłacić grzywnę. Nie polecam jednak iść do więzienia w Zimowej Twierdzy. Dobra, co ja się będę? To chyba najużyteczniejszy poradnik, jaki dotąd zrobiłem, ponieważ dzięki niemu szybko zdobędziecie złoto, zaklinanie oraz kowalstwo. Jest on oczywiście w obozie przy wyschniętym potoku. No i to, czego szukam, jest dokładnie na tym oto stole. Normalnie leży tutaj książka z pewnym czarem. Ja już go oczywiście mam, już tutaj sobie książki użyłem, ale wam pokażę sam czar. Jest on dokładnie w przemianie. Jest to transmutacja. Pozwala nam zamienić żelazo w srebro, a srebro w złoto. Naprawdę fajny czar. Tutaj sobie od razu wezmę te rudy i pokażę wam, jak działa. Przypominam, że mi się teraz ten mana kończy, ponieważ mam tylko nieskończone zniszczenia, ale przemiany nie. Ale na co nam tak właściwie to całe złoto? Na pewno możemy je sprzedać, żeby zyskać złoto. Z grubsza, ale możemy je też na przykład przetopić na sztabki. Ale sztaby wykuć biżuterię, dzięki której wzrasta nam się bardzo szybko kowalstwo. Od któregoś tam patcha robienie szyletów nie jest już najlepszym pomysłem, ponieważ po prostu one nam dają po prostu znikomą ilość kowalstwa. Natomiast biżuteria daje nam nawet całkiem sporo, na przykład taki oto naszyjnik z diamentem. Teraz udajemy się do stołu do zaklinania. Właśnie dzięki temu uzyskamy duży poziom w zaklinaniu. Ja niestety tylko jeden naszyjnik zrobiłem tym sposobem. Jednakże jeżeli chcecie mieć tego więcej, to po prostu udajcie się do kupców i kupcie od nich więcej żelaza i właśnie tym zaklęciem je zamienicie w złoto. Oczywiście możecie też je kopać w jaskiniach, ale ja tego sposobu nie preferuję. Zaklina się na dowolną rzecz, na przykład odporność na ogień. I używacie jakiegoś dużego klejnotu duszy czy coś. Już macie więcej zaklinania. W tak zwanej komórce doświadczalnej możemy znaleźć strzałę norskiego bohatera. Nie jest ona dostępna w normalnej grze, jest ona jedynie w tej komórce. Jeżeli ktoś chce wiedzieć, jak się do niej dostać, po prostu wpisujemy na konsoli slash... Zaraz, jak to się dokładnie pisało? Wracając do tej strzały, daje ona takie same obrażenia jak strzała dendryczna, a więc jest naprawdę mocna, a prezentuje się dokładnie tak, na naszych plecach. Wystrzelę sobie może teraz z niej w coś. Kiedy ją podnosimy, wyświetla się taki oto napis. Strzała norski bohater pocisk, a więc widać, że na pewno nie ma jej w normalnej grze. Jeżeli chcemy stąd wrócić, po prostu wpisujemy na przykład
Zaraz, nie, zaszerzam. Okej, przejdźmy do następnej ciekawostki. Pokażę wam teraz, jak zrobić nieskończoną ilość danego rodzaju strzał. Czekamy, aż tutaj będzie ktoś ćwiczył strzelanie, to może niestety trochę potrwać. Jest! Wreszcie! Czy dookoła głowy, czy jak? Dobra, lepiej wam to pokażę w samotni. Bo tam też to działa. Kiedy mamy okradanie na stówce, możemy rozbierać strażników, kiedy nawet tego nie widzą. Tak przy okazji. No i jesteśmy wreszcie w tym miejscu, mam nadzieję, że tutaj mi się to uda. Save. Oby. Dobra. Tak, udało się, na szczęście. Tylko teraz muszę ukraść te oto strzały. Świetnie, udało się. I muszę mu teraz dać ten typ strzały, który ja chcę, żeby on mi produkował. Ja tak bym na przykład chciał, żeby on mi dał strzały właśnie North Hero Arrow. I sprawdziłem, czy to zadziała. Działa. I pytanie, czy teraz to się uda? No i właśnie w ten sposób możemy sobie zdobyć nieskończoność tych oto strzał norskiego bohatera. Naprawdę fajna sprawa. Dobra, zaraz. Broń, strzałą jakoś mu dam. Dedryczy nam powiedzmy jedną. No i teraz on ma te. No i również nieskończoność dedrycznych. Polecam sposób. Znam mojego baga. Znajduje się on w grocie na turni. Podesłał mi go użytkownik KamilWR0 w komentarzach pod ostatnim odcinkiem. Oczywiście mu za to bardzo dziękuję. A jest nim ten oto pierwszy przeciwnik. Nie ma żadnego napisu przy pasku zdrowia. I kiedy go zabijemy, to nie można go przeszukać. No. Przy okazji, pamiętacie mnie z pierwszego odcinka? Pokażę wam, jak on tak dokładnie działa. Bo wcześniej nawet nie miałem tak naprawdę na to okazji. Przykładowo w walce z tym oto misiaczkiem. Zdejmę sobie w ogóle teraz zbroję, bo nie jest mi w ogóle potrzebna. No i mam już niestety obciążenie, no ale nieważne. Nie możemy w ogóle nawet trafić. Wreszcie dziwne rzeczy dzieją, bo tego odrzuca. Damage nie jest zbyt wielki, ale naprawdę fajna sprawa. Można było nawet zrobić w ogóle taki challenge, żeby przejść Skyrim bez zbroi, ale tylko z tym mieczem. Fajna przy okazji też ekspiarka ten dla broni jednoręcznej. Bo robi się wtedy bardzo dużo ciosów, a przy okazji się nie dostaje. No i nieźle teraz ginie, pełno krwi, oczywiście krew jest z modów. To wszystko w tym odcinku z tajemnic ciekawostek. Zostaw łapkę w górę dla brutalnie zabitego niedźwiedzia. Jeżeli masz jakiekolwiek ciekawostki, bugi lub cokolwiek innego, nie zapomnij napisać o tym oczywiście w komentarzu. Na razie!